tym pytaniu są pewne niekonsekwencje, ponieważ mówi Pani o wejściu do pochwy, a później mówi Pani o całej pochwie. To ja może spróbuję to wszystko ujednolicić. Mianowicie, jeżeli chodzi o sam przedsionek pochwy i jego zwężenie, to jest, może nawet to nie jest problem, ale jest to takie zaburzenie estetyczne po porodzie naturalnym. Przedsionek pochwy jest zbyt szeroki. Tutaj mamy wiele bardzo możliwości. Możemy stosować metody nieinwazyjne, czyli na przykład laser CO2, nici liftingujące lub metody inwazyjne. To jest taki zabieg plastyki przedsionka pochwy, introitoplastyki, zabieg krótki, bardzo efektywny, wymagający rekonwalescencji około 4-6 tygodni. Najczęściej problem nie obejmuje jedynie przedsionka pochwy, ale również przy dokładniejszym wywiadzie chodzi również o tak zwany luz w pochwie przy współżyciu. I wtedy w zależności od stopnia tego problemu również możemy proponować zabiegi nieinwazyjne. I tutaj mamy zarówno laser CO2, radiofrekwencję, czy według mnie najbardziej efektywny zabieg HIFU, czyli zastosowanie ultradźwięków zaogniskowanych o dużym natężeniu, lub jeżeli problem jest większy, szczególnie u pacjentek, które rodziły więcej niż jeden raz naturalnie, wówczas najczęściej efektywnym zabiegiem będzie operacja plastyczna tylnej ściany pochwy i krocza.